pomysł rodził się stopniowo w mojej głowie. Tak naprawdę około 2-3 tygodnie temu to był taki moment, że tak sobie zdecydowałem w głowie i powiedziałem, ok, zrobię to. Natomiast cały proces to tak ze 3 miesiące pewnie trwał. Opowiadałem to już raz. 3 miesiące temu szedłem koło stadionu wieczorem, gdzie trwał mecz. Świeciły reflektory i słychać było w oddali kibiców i mnie to poruszyło. Tak nawet stanąłem, zamyśliłem się i tak uznałem, że chcę, żeby to w mieście było. Ale to był moment, kiedy też nie myślałem o zbiórce. Dopiero później, jak słyszałem o kolejnych kłopotach, zobowiązaniach klubu, to wtedy dopiero narodził się ten pomysł. Dla mnie to było zaskoczenie potężne, bo no nie spodziewałem się, że zbiórka tak szybko zaskoczy. W ogóle zero reklamy, prawda? Tylko portale społecznościowe. Zaraz potem jedne media lokalne, drugie, trzecie. Później podkarpackie, ogólnopolskie, no i tak się rozeszło. Natomiast te moje odczucia to były... Ja pierwszej nocy nie spałem w ogóle. Zbiórka była założona tydzień temu w piątek o 21:30 i z soboty na niedzielę nie spałem, z niedzieli na poniedziałek spałem 2 godziny i to wszystko tak nagle spadło, mnóstwo wiadomości na Messenger, telefonów, maili, prawda, różnych tam próśb, pomysłów i to wszystko było nowe, po prostu. Każdego dnia trzeba było stanąć jakby nowym wyzwaniom. Ale teraz jest fajnie, mamy fajną grupę administratorów na Facebooku, wszystkiego pilnują, no jest fajnie. Żeby klub stabilizację finansową uzyskał, no to z tego co się orientuję, potrzebne jest 5 milionów złotych na spłatę wszystkich zobowiązań. No tutaj na tej zrzutce do takiej kwoty na pewno nie dojedziemy, bo to jest kosmos, ziemia, jeszcze raz kosmos, prawda? Tu na pewno będą znacznie mniejsze kwoty. Natomiast chciałbym zebrać taką kwotę, która dałaby oddech klubowi, bo jesteśmy trochę pod ścianą i do końca roku, jak pewnych rzeczy nie uda się zorganizować, to mogą się zdarzyć rzeczy takie jak w 1997 roku, dlatego chyba dużo osób by nie chciało. I ważne jest dla mnie to, żeby sam klub, który jest legendą, nie upadł. Legendy po prostu nie upadają, prawda? I dla mnie ten klub to jest jak, nie wiem, jak specjalna strefa ekonomiczna w Mielcu. No też nie może upaść, prawda? Bo miasto po prostu by, w cudzysłowie, umarło. I ten klub dla mnie też nie może upaść. Tym bardziej, że obok buduje się nowa hala sportowa. I ja bym chciał, żeby tam na Solskiego tętniło życie sportowe. I siatkarskie, i piłkarskie, żeby młodzież, dzieci miały się czym i kim inspirować. A też przy okazji są inne z tego korzyści, bo jak drużyna gra na przykład w Ekstraklasie, no to przyjeżdżają, prawda, nie wiem, 4 tiry telewizji ogólnopolskiej i Mielec ma ten czas antenowy ogólnopolski, gdzie to też przyciąga sponsorów dodatkowych. No nie traćmy tego.